W czwartym kwartale 2018 roku mieliśmy bardzo dobre wyniki. Sprzedaż w sklepach porównywalnych wzrosła ponad 2%, a sprzedaż w kanale internetowym ponad 70%. Generalnie cały 2018 rok był dla nas bardzo udany. Jesteśmy zadowoleni z wyników. Sprzedaż w całym roku wzrosła o prawie 15% dzięki z jednej strony wzrostowi powierzchni handlowej o 9%, like for like rosły w całym roku o 7% i sprzedaż internetowa podwoiła się, dzięki czemu rzeczywiście bardzo dobry rok, za nami rekordowy zysk ponad 500 milionów złotych w całym 2018 roku. W całym 2018 roku otworzyliśmy 3 nowe rynki. To był debiut w Izraelu, to była Słowenia i w ostatnim kwartale tego roku Kazachstan. Także mamy w tej chwili już 23 rynki, na których działają nasze sklepy. Oprócz tego oczywiście dynamicznie rozwijamy e-commerce. W tym roku 2019 czekamy na otwarcie sklepu internetowego na Ukrainie oraz paneuropejskiego sklepu na całą Europę. Jeszcze w 2018 roku Polska stanowiła większość przychodów. 53% przychodów to był nasz krajowy rynek. Natomiast liczę, że w tym roku 2019 uda się to zmienić, także patrząc na wzrost ilości nowych sklepów, powierzchnię handlową, rośniemy głównie za granicą, także czekamy, aż zagranica będzie stanowić ponad 50% całości. Zarząd zaproponował, czekamy teraz jeszcze na zatwierdzenie naszej propozycji odnośnie dywidendy za 2018 rok. Także planujemy wypłatę 110 milionów złotych, to jest 60 zł na akcję, o 50% więcej rok do roku. No i zmianą też jest data wypłaty dywidendy. Do tej pory zawsze wypłacaliśmy dywidendy we wrześniu, a w tym roku, od tego roku chcemy zmienić to i wypłacać dywidendę w czerwcu.